Kamiennogórska młodzież bawiła się w jednym z wałbrzyskich hoteli. Tradycyjnie wieczór rozpoczęto polonezem. Tego rana bawili się uczniowie 5 klas czwartych wraz z osobami towarzyszącymi. W sumie w studniówce uczestniczyło 240 osób. W tym roku nasza młodzież była przygotowywana przez pana Łukasza Mazura, nauczyciela wychowania fizycznego. W poloneza tańczyło 16 par. Zaproszono również do poloneza mnie i wychowawców klas. Nie ukrywam, był to ogromny stres, ale też braliśmy udział w przygotowaniach. Młodzież uczyła się około 2 tygodni. Intensywnie przed samą studniówką. Czy dzisiaj młodzież bawi się inaczej jak w naszych czasach? Myślę, że nie. Młodzież bawi się dokładnie zwykle tak samo. Po prostu bawi się dobrze i cieszy się tą właśnie młodością, która jest dana tylko raz. Nie zabrakło czerwonych podwiązek, które mają zagwarantować powodzenie na maturze. Dziewczyny prezentowały się przepięknie, każda w sukni wieczorowej z szałowymi fryzurami. Zabawa była przednia. Tego wieczoru nikt nie myślał o zbliżających się egzaminach. Najważniejsza była dobra zabawa do białego rana.